Witam kochani, dzisiaj na obiad będą skrzydełka. Akurat udało nam się kupić w dobrej cenie. Za 10 dolarów jest prawie kilogram, a te skrzydełka są troszkę zdrowsze, bo nie mają w dodatku ani antybiotyków, ani hormonów. Także troszkę są zdrowsze. Zaraz umyjemy i będziemy przyprawiać. Kochani, skrzydełka wypłukałam i przyprawiamy. Sól. To co robicie? Tak. Wydajemy sól, pieprz. W naszym przypadku właśnie sól, pieprz i pełno różnych przyprawek. Tak, będzie czosnek granulowany. Wszystkiego po troszkę daję. Imbir. Ziółka włoskie z dodatkami. Odrobinę, nie za dużo. Czerwona wędzona papryka słodka. Wszystko na oko. Ostra, właśnie tą, którą używamy. Tu właśnie też właśnie ostra, taka papryka. Ostrawa. Suszona, mielona. I to chyba wszystko. Czosnek dałam już. Tak, czosnek. No i tylko dajemy troszkę. I to wszystko wymieszam. I dajemy do lodówki na godzinę. Tak, żeby smaczki się przegryzły. To wszystko dobrze wymieszam. Spotkamy się za chwilę. Ani po godzinie wyjąłem skrzydełka z lodówki i dodajemy jeszcze troszkę takiego ostrego sosu. No jaki kto lubi. My pomieszaliśmy sobie kilka sosów. Buffalo był, tam sweet. No takie różne. Takie co w lodówce nasze było. Nasze ulubione sosy. To już jak kto lubi. Wymieszamy. Piec się nagrzewa na 190 stopni. I za chwilkę włożymy. Wow, to zaczęło. Potrzebny jakiś sosik właśnie do tego. Teraz sobie znaleźliśmy. Ja kochani, zawsze powtarzam, dawajcie takie sosy, które wy lubicie. A tutaj mam paszkę, wyłożyłam papierem do pieczenia i teraz wszystkie skrzydełka wyrzucam tutaj. Piec się nagrzewa. Wkładamy na razie na 30 minut. 190 stopni. Nie przykrywamy. Teraz kochani, dajemy trochę syropu klonowego, trochę sosu sojowego i tym posmarujemy jeszcze na koniec nasze skrzydełka. Będą pyszne. Kochani, najlepsze. No i za chwilkę wyjmuję skrzydełka. Dobrze. Teraz smarujemy nasze skrzydełka właśnie syropem klonowym. Z odrobiną sosu sojowego. Będzie pyszne. Jeszcze zapieczemy tak 10 minut. Te skrzydełka będą najpyszniejsze. Ale to pachnie, kochani. Za chwilkę się przekonać. To pachnie, niesamowite. Jeszcze na 10 minut do podpieczenia. Będzie pysznie. Kochani, obiadek gotowy. Mamy tutaj pomidorki z czerwoną cebulką. W sosie. Kochani, pomidorki nieważne. Patrzcie tylko na te skrzydełka. Skrzydełka. Piękne, wyższe. Wyglądają. O, za gorące, jeszcze nie będę w syropie klonowym. Ale gorące jeszcze. A do tego pyszki. No i tu też pyszki. Pospolite, które wszędzie są. I najważniejsze są. Pomidorek z cebulką w sosie balsamicznym. Dajemy kochani. Gorące jeszcze, ale ja próbuję. Dmucham i próbuję. Na skrzydełkach. Za chwilę się zabieram. Porady pyszne. Dziękujemy kochani. Pysznego. Za oglądanie. Trzymajcie się. Coś pysznego. Do następnego. Ale pyszne.